prędkości samochodu, no to nie będzie szału. Tu się, o jejku, 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 właśnie, mam maksymalnie skręcony koło i co? Dobra, dojechałem do krawędzi, dojechałem. Ale to było tak, że ten, no i zobaczcie, jest strasznie duża, no duży jest ten promień skrętu. Ja mam w Mustangu, kurczę, mniejszy, no to jest, to nie jest fajne, to nie jest fajne i no właśnie ten promień skrętu rozczarowuje, jak na gabaryty tego samochodu, nie jest dobrze. A teraz spróbujmy troszkę poszaleć. Tryb sportowy. Tryb sportowy, więc ograniczony jest SP. Daj mu dwójeczkę, zobaczmy, że tu na pewno nic nie jedzie, bo tu trawa taka porosła, że... No, klei się skubany, o skubany. Przykleił się, nie przyznam się, z jaką prędkością wchodziłem w ten zakręt, ale no, moi mili, jest grubo, jest fan, jest dobrze, naprawdę. Właśnie przez tą średnicę zawracania nie można, no nie można tak fajnie wejść, zrobić szybki nawrotki. Ten U-turn, który zrobimy, nie, to jest coś, co mi troszkę pogarsza fan z jazdy, no. Psuje troszkę. Dobra, nie straszmy tu ludzi, bo tu jest jakaś zabudowa. Ale już nie zrobię takiego fajnego, szybkiego na przykład manewru zawracania, jak to niedawno robiłem chociażby w Infiniti Q60 w tylnym napędzie. Pomijając to, że tam mogłem już uśliznąć ten tył i z wyłączonym ESP zrobić fajne rzeczy, no to tutaj przez to, że właśnie mamy ten promień skrętu jak po byku, kurcza blade. Aż tam zjechałem, dobra. Sztywny zarys fajny, w trybie sportowym właśnie do takiej jazdy torowej jest super, jak najbardziej się sprawdza. No właśnie, nie ma tej ultra precyzji w skrzyni. Tym razem minimalnie chybiłem, właśnie widełki nie weszło mi, dokładnie trzeci bieg nie wszedł mi i... No i tak jest jak jest. Ale cóż mogę wam powiedzieć, moi mili, jest naprawdę dobrze, zobaczmy jeszcze raz. Za tym właśnie co wam mówię, że ten promień skrętu jest dosyć duży. Zobaczmy jak auto się zachowa, jak szybko zmienimy kierunek jazdy. Nieźle. Jeszcze raz. Bez używania nie dotyka hamulca. Jest gorąco, opony są letnie. No, troszkę ślizgujemy się bokiem na tych oponkach, ale źle nie jest. Hamulce bardzo dobrze radzą sobie z wyhamowaniem auta. Jest w porządku. Kamerka cofania, bez szału. No moi drodzy, autko daje naprawdę radę. Klei się, drogi aż miło. Hamulce sprawne, trakcja jest, moc jest. Świetne autko do zabawy, naprawdę super. Tyle paliwa, no to głupio go nie wyjeździć, no co będę robił prezenty. Trzeba troszkę wejść. No i właśnie przez tą średnicę zawracania ja tu nie mogę zrobić pełnej nawrotki, więc cofamy inaczej. Zabawy w Mustangu nie będę miał, bo się po prostu zabiję, no. Wiecie, to jest tak, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Jeżeli jesteśmy kuci na cztery buty, na cztery łapy, to
to mamy dużo większą pewność prowadzenia auta. Wiemy, że pewnych rzeczy samochód nie zrobi. Jest inny rodzaj jazdy. W Mustangu fan z jazdy polega na czymś zupełnie innym. Tam też lubię sobie podeptać to mocno i to zdrowo, ale zawsze jest ta czerwona, wiecie, to czerwone światełko. To znaczy, ponieważ nie jestem kierowcą szkolonym, zawodowym, który potrafi z tylnym napędem o takiej mocy zrobić nie wiadomo co. Jestem takim samym kierowcą jak wy. No może mam troszkę większe doświadczenie z mocnymi autami niż większość z was, no bo chociażby z racji tego, co robię, prawda? Z racji testów, które wykonuję, no i choćby z tego, że mam już Mustanga, jeszcze się nim nie rozbiłem. A gwarantuję wam, że wejść do Mustanga z tylnym napędem w skrzyni manualnej i podeptać go mocniej, no to przesiadając się z maleńkiego silnika, ze słabego autka z napędem naprzód, no trzeba troszeczkę obycia i doświadczenia z mocą, no bo można szybko skończyć niestety źle. W czterokucie nie ma takich problemów. Czas jadę w trybie sportowym. Pomijając już to, że wreszcie coś, że się w tym trybie dużo więcej dzieje, bo mamy te strzały z wydechu i ogólnie jest przyjemniej, ciekawiej. Tu mamy właśnie tą kontrolę trakcji ograniczoną. Czujemy, że auto troszeczkę zaczyna tańczyć. Fokus na takiej drodze właśnie, tak jak teraz specjalnie dla was wyjechałem tutaj, jest brzydka droga w Fordzie, w Mustangu też miał tutaj taniec z prawej na lewą. Ale no, nie zgodzę się z tym, co pisaliście mi. Ja nie oglądam innych testów tego samochodu. W ogóle nie mam czasu, no wiecie, no ledwo wyrabiam się z publikowaniem własnych testów, więc nie znam opinii innych testerów, dziennikarzy, blogerów. Nie mam pojęcia, co oni myślą na temat tego samochodu. Ja wam mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli ktoś jest fanem sportowych aut, to nie będzie dla niego za twardy samochód. Zdecydowanie nie. Jeżeli ktoś chce mieć auto na cały rok, które będzie przyjemne w prowadzeniu po nierównościach, garbach, progach, studzienkach, krawężnikach, no to liczcie się z tym, że to jest samochód nie do tego stworzony. Ale dzięki temu, że mamy taki właśnie zestrojony zawias, prowadzi się fenomenalnie. Moim zdaniem ten zawias nie jest za twardy. Nie jest za twardy, aczkolwiek podkreślałem to już na mojej ulicy, w tych moich okolicach, że na nierównej bardzo drodze, na łatanej, na ten, no nie będzie fajnie, no to jest oczywiste, że nie będzie fajnie, ale wybaczcie, że tyle mówię o tym zawieszeniu, ale to jest chyba istotne, bo wielu ludzi obawia się zawieszenia w Focusie RS zupełnie niepotrzebnie, myśląc, że, no tak mi pisaliście, że to może być totalna gleba. Jest twardziej, odczuwalnie twardziej niż w moim Mustangu, natomiast pamiętajcie, że mój Mustang to nie jest auto typowo sportowe. Mój Mustang to jest amerykański cruiser na autostradzie. Ja oceniam jego zawieszenie jako mix, takie połączenie sportu i komfortu, czyli auto się prowadzi pewnie, jest dosyć sztywno, no mam wiadomo jakie mam opony na nim, prawda? Tam jest 275, no opony są poważny sprzęt jest zamontowany, 19-calowa felga i cienkie te kapcie są tam. 275, 40, 19, z przodu 255, bodajże, ze 40 czy 45, 19, no nie wiem, ma 40. No nieważne, już pokazywałem wiele razy. W każdym razie też mam naleźniki, to troszkę może grubsze niż tu, na pewno grubsze. Ale tam też ten zawias jest bardziej sportowy niż komfortowy, więc mówię wam tak, tu zobaczcie, nawetka przed nami, no też tańczy. Droga jest naprawdę nierówna, brzydka, łata na łacie, a ja, trzymany dobrze przez ten fotel Recaro, mam fan z jazdy, naprawdę mam fan z jazdy. Czas nieubłaganie płynie, za 38 minut muszę być w ASO Forda w BEMO. Nie będziemy tu wyprzedzać tej betki, bo jest to zabudowa.
precyzyjny, sportowy, fajny. Ale coś, aż mi tu słowem skoczył, nie widziałem nic na drodze. Żadnej dziury nie było, po prostu lekkie, widocznie lekkie, no jakieś tam zgrubienie, coś, jakieś podbicie w asfalcie. Ale w takich właśnie momentach, to jest to, co mówiłem, że ten samochód, jak no, traficie na coś takiego, takie łączenie drogi, to jest twardy, to jest bardzo twardy. Dla petrolheadów. Jedziecie. My tu jedziemy. Jest fajnie. Średnie spalanie w tej chwili po dystansie, już wam mówię, wynosi około 18 litrów, 17,7 po 48 km od wczoraj. Także na pewno będzie mniej niż w V8-ce i cięższym Mustangu, ale no wiecie, to nie jest tak, że EcoBoost spali nam... Pamiętajcie, że to jest od wczoraj liczone, czyli wczoraj normalna, spokojna jazda i wychodzi mi średnio 17, prawie 18 litrów według komputera. Być może komputer przekłamuje o pół litra, więc będzie 18, 18,5. Także widzicie, samochód, owszem, deptany, ale bardzo często, zobaczcie, dojeżdżam, puszczam pedał gazu i hamuję silnikiem, zostaje na trzecim biegu. Spalamy zero teraz, w tej chwili nic nie spalamy benzyny. To nie jest tak, że ja robię 0, 120, 0, 0, 140, 0, 0, 0, nie no, w takim trybie to ten silnik pewnie by spalił i 25 litrów, jak nic. Ale mówię, że to jest, jak ktoś korzysta z mocy, pobawi się, no to trzeba się liczyć ze spalaniem na poziomie, niestety, właśnie w tych, tak jak tu widzicie, no 17 litrów będziecie mieli, jeżeli będziecie korzystali z mocy tego auta. No jest fan, jest fan. Jest fanu troszkę. Mimo tego, że przesiadam się z Mustanga, to mam naprawdę zabawę w tym aucie.